posiedzeniu Rady Dzielnicy Wieniawa. Przepraszam za lekkie opóźnienie, taki estetyczny nieład, ale on wynika z faktu gorącej dyskusji, która trwała w trakcie posiedzenia poprzedników z Rady Dzielnicy Katary, ale już z lekkim opóźnieniem przechodzimy do meritum. Szanowni Państwo, nim przedstawię Państwu porządek, chciałbym się przedstawić, żeby wszyscy mnie znają. Nazywam się Marcin Nowak, jestem radnym Rady Miasta Lublin, trzecią już kadencję. Radnym wybranym z okręgu nr 1, gdzie Wieniawa stanowi jedną z najistotniejszych, a że nie najistotniejszą część składową. To jest pan radny Piotr Brecher, również radny Rady Miasta Lublin, który towarzyszy mi dzisiejszego prowadzenia. Szanowni Państwo, tak jak rzekłem, nim przejdziemy do porządku posiedzenia, chciałbym niejako kontynuować taką kwestię formalną, która nie została zamknięta z powodu absencji części z Państwa na wręczeniu zaświadczeń o wyborze na członka Rady Dzielnicy. Mam trzy zaświadczenia. Poprosiłbym w kolejności takiej, jaką posiadam przed sobą, ale jestem w stanie szybciutko porządek alfabetyczny poprawić. Pan Grzegorz Dzięcio, czy jest obecny? Gratuluję. Brawo. Pani Magdalena Maria Stabyra. Szanowni Państwo, pan Marcin Piotr Żydowski. Szanowni Państwo, porządek posiedzenia macie przed sobą. Pozwólcie Państwo, że dalszą część procedować będziemy, usiądę, będzie nam wszystkim poręczniej. Porządek posiedzenia macie Państwo przed sobą. Jeżeli nie usłyszę uwag do porządku w tym momencie, uznam, że możemy ten porządek procedować, ale szanowni Państwo, chciałbym też nadmienić w tym miejscu, że macie prawo także zostawić ten porządek, który jest. Warunkiem sine qua non jest jedynie wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy. Pozostałych punktów w zakresie wyborczym nie musicie realizować, ale też macie Państwo prawo rozszerzyć porządek w każdym dowolnym punkcie. I moja prośba jest następująca. Jeżeli Państwo chcielibyście to uczynić, bo nie wiem, czy chcecie, ale jeżeli, to proponuję uczynić to po wyborze przewodniczącego Rady Dzielnicy, tak byście Państwo już we własnym gronie procedowali ten aspekt. Mam przed sobą listę. Wiem, że nie będzie dzisiaj obecna Pani Przewodnicząca Marta Kurowska. Mówię Przewodnicząca, ponieważ Pani Marta przewodniczyła pracą Rady Dzielnicy Wieniawa przez znaczną część ubiegłej kadencji. Wyraziłem swoje podziękowania mailem, ale chciałbym tutaj na Państwa ręce pod nieobecność Pani Marty, na może ręce Pana Nestora, Henryka Ziemby, tudzież Pana Sławka Jurkowskiego, który był wiele lat zastępcą, podziękować za owocną, skuteczną współpracę i wyrazić nadzieję, że tak się będzie działo dalej. Pozwolę sobie, przejdziemy do procedowania, oddać głos mojemu przyjacielowi Piotrowi, który również kilka zdań do Państwa w tej materii skieruje. Dziękuję panie Przewodniczący, Panie Radny. Chciałem przede wszystkim pogratulować Państwu, ponieważ mam okazję być na pierwszym posiedzeniu Rady Dzielnicy Wieniawa. Przed chwilą odbył się wybór Rady Dzielnicy Śródmieście. Teraz jest Rada Dzielnicy Wieniawa. Cieszę się, że jestem tutaj razem z Państwem i przede wszystkim chciałem pogratulować wyboru, no i tej zaszczytnej funkcji, którą Państwo pełnicie dla dobra miasta, dla dobra dzielnicy. No i mam nadzieję na wspólną, na wspólne działanie, na współpracę na rzecz miasta, a przede wszystkim na rzecz, jak tu kolega radny Marcin zauważył, Rady Dzielnicy Wieniawa, która jest naprawdę bardzo istotną dzielnicą z punktu widzenia tego obwodu numer 1, gdzie oprócz tego jest jeszcze Śródmieście, Stare Miasto i Brodowice. A mojego serdecznego kolegę zapraszamy na Radę Dzielnicy Wieniawa. Mam nadzieję, że kolega częściej będzie w niej uczestniczył. No, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, macie przed sobą porządek. Jeżeli nie usłyszę uwag do porządku, zaczniemy procedowanie. Nie słyszę takowych. Szanowni Państwo, jest moja prywatna prośba. Być może Państwo dokumentujecie w sposób formalny, a nie widzę wizualne, ale być może również wizualne posiedzenie dzisiejsze. Natomiast takim nieprzyjętym, może formalnie, ale jednak zwyczajowo kwestią jest to, że Państwo na samym początku ze swojego grona wyznaczacie osobę, która protokołuje. To po prostu usprawni Państwu
formalną stronę. Jeżeli się Państwo zdecydujecie na takie rozwiązanie, naprawdę myślę, że to Państwu się w tym plus przysłuży. Jeśli nie, rozumiem, że Państwo będziecie w stanie poradzić sobie bez takich adnotacji. Niemniej, jeżeli ktoś by protokołował, tak jak rzekłem, na pewno to nie zaszkodzi w całym procedowaniu. Czy taka osoba ewentualnie zgłosiłaby się? Być może Państwo ustaliliście? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, następnym punktem będzie oczywiście ślubowanie, gdzie staniecie się Państwo pełnoprawnymi przedstawicielami lokalnego ciała uchwałodawczego, jakim jest Rada Dzielnicy Wieniawa. Ja pozwolę sobie wygłosić formułę, a następnie po tej formule, gdy Państwo powstaniecie, powiecie słowo ślubuję. Słowo ślubuję może być również uzupełnione o zdanie tak mi dopomóż Bóg. Pozwólcie Państwo, że wstaniemy. A ja ślubuję uroczystą ślubowanie. Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy Wieniawa pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Wieniawy. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy. Postępować godnie i rzetelnie, troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. I teraz proszę Państwa, stojąc w porządku mniemam alfabetycznym, odczytywać będę Państwa nazwiska i tak jak rzekłem, każdy z Państwa mówi do słów roty słowo ślubuję, a następnie, jeżeli chce, uzupełnia to formułą tak mi dopomóż Bóg. Pani Bagojewska Anna Grażyna. Nie, można z miejsca stojąc. Dziękuję bardzo. Pan Budoran Krzysztof. Ślubuję. Dziękuję. Pan Dzięcio Grzegorz. Ślubuję. Dziękuję. Pan Gutowski Rafał. Ślubuję. Dziękuję. Pan Jurkowski Juliusz Bogusław. Ślubuję. Pan Kobylski Piotr. Ślubuję. Dziękuję. Pani Kurowska Marta Józefa nieobecna. Pan Makarczyk Tomasz Piotr. Ślubuję. Pani Naumiuk Helena Anna. Ślubuję. Dziękuję. Pani Ostrowska Dorota Bożena. Dziękuję. Pani Stachyra Magdalena Maria. Dziękuję. Pan Szwed Grzegorz Waldemar. Pan Zegarło Piotr Adam. Pan Ziemba Henryk Władysław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. I pan Żytomski Marcin Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. W tym momencie staliście się Państwo pełnoprawnymi radnymi i przedstawicielami społeczności. Nie tylko Wieniawy, choć przede wszystkim, ale miasta Lublin. Gratuluję. Szanowni Państwo, punktem kolejnym jest wybór przewodniczącego dzielnicy Wieniawy. W kilku słowach, proszę Państwa, postaram się wyjaśnić, jak wygląda procedura, ale uczynię to po wyborze kandydatów, których dokonacie Państwo ze swojego grona poprzez zgłoszenie jawne, a następnie po wybraniu komisji skrutacyjnej, którą również Państwa w ten sposób powołacie. Komisja skrutacyjna po ukonstytuowaniu się wybierze ze swojego grona przewodniczącego i cała komisja przeprowadzi procedurę głosowania. A w momencie, gdy te kandydatury na przewodniczących Rady Dzielnicy tudzież na członków komisji skrutacyjnej zostaną ogłoszone i wybrane, ja poinformuję Państwa o procedurze. Ona nie jest skomplikowana, ale jak zobaczyliśmy z Piotrem, czasami kilka pytań się może narodzić i czasami pewne niepewności w ten aspekt mogą się wkraść. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do realizacji punktu wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy. Przypomnę, jest to warunek sine qua non jedyny. Pozostałe punkty możecie Państwo realizować, ale nie musicie tego robić. Możecie też później ewentualnie rozszerzyć porządek posiedzenia. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Dzielnicy Wieniawy. Kandydatura pana Ziemby Henryka. Proszę zaproponować. Dobrze, zaraz będę pytał, czy wyrażacie, czy pan radny wyraża zgodę. Być może będzie jeszcze inna kandydatura. Bardzo proszę. Jedna kandydatura. Dziękuję. Panie Henryku, nestorze nasz, czy wyraża pan zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Dzielnicy? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Osoba z trzech, przynajmniej. Pan radny, pani Magdalena Stachyra, pani radna Stachyra.
Dziękuję bardzo. Zaproszę zapytać panią radną, czy wyraża zgodę. Szanowni Państwo, ja popełniłem ogromny fopa, gości nie przywitałem. Przepraszam, najmocniej są goście oczywiście, którzy towarzyszą pracą w Radzie Dzielnicy. Witam serdecznie. Dziękuję, że Państwo jesteście. To nie jest często, że przychodzą goście na Radę Dzielnicy inauguracyjną, ale u nas, jak widać, na Wieniawie jest to bardzo sympatyczny akcent. Kolejne kandydatury, przepraszam najmocniej. Pan Kobycki Piotr, radny, rozumiem. I trzecia kandydatura. Pan radny Sławomir Juliusz. To został pan zgłoszony, panie radny, na kandydata na członka komisji organizacyjnej. Dobrze. W związku z powyższym zapytowuję państwa, czy wyrażacie zgodę. Zostały zgłoszone kandydatury. Trzy, tak? Czy cztery? Trzy. Trzy kandydatury. Dobrze. Jeżeli nie usłyszę głosów przeciwu, uznam, że zamykam listę zgłoszeń. Nie słyszę kolejnych kandydatur, zatem pytam. Może pozwolę sobie rozpocząć od kobiety. Panią radną Stacherę Magdalenę Marek. Wyraża państwa. Dziękuję bardzo. Pan radny Juliusz Jurkowski również wyraża zgodę. I mieliśmy zgłoszenie pana Piotra Kowalskiego. Pan radny również wyraża zgodę. W ten sposób skonstytuowała się komisja skrutacyjna, którą bardzo serdecznie poproszę o podejście do mnie i jednocześnie dokonania, może to sobie wyboru ze swojego grona przewodniczącego. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, słów kilka na temat procedury. Proszę, proszę, proszę. Myślę, że tutaj Państwo więcej informacji uzyskacie i szybciej. Proszę Państwa, ponieważ mamy jedną kandydaturę, głosujecie Państwo na jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Za chwilę otrzymacie Państwo karty do głosowania, na której widnieć będzie nazwisko jedno jedyne, Zięba Henryk. I wyrażacie Państwo swój stosunek do wyboru owego kandydata poprzez głosowanie na tak, wstrzymując się, bądź głosowanie na nie. Kandydat zostaje wybrany przewodniczącym Rady Dzielnicy w sytuacji uzyskania bezwzględnej większości głosów. Głosowanie jest rzeczą tajną. Bezwzględna większość głosów, proszę Państwa, w tym wypadku to głosów 8. Niezależnie od tego, że jedna osoba jest nieobecna, że mamy jednoosobową absencję, ta większość bezwzględna się nie zmienia. Bo i 8 jest w sytuacji pełnego składu, i 8 jest w sytuacji, gdy nie ma jednej osoby. Szanowni Państwo, proszę wybrać ze swojego grona przewodniczącego. Siła mańskiej presji zadecydowała, ale tej pozytywnej. Gratuluję pani przewodniczącej. Zapraszam do nas. Prosiłbym teraz o wręczenie karty głosowania. Państwo karta piszecie nazwisko kandydata pana Henryka Zięby. Jednocześnie, gdy Państwo otrzymacie karty do głosowania, prosiłbym bardzo upewnić się, czy wszystko w stronie formalno-prawnej jest poprawne i czy widnieje pieczątka. Bo to też jest bardzo istotne. Imię, nazwisko, pieczęć. Tak jest, tak jak pan radny Grewek słusznie zauważył. Imię, nazwisko, pieczęć, a następnie proszę państwa, poproszę, jak ci państwo sporządzicie, komisję o przedstawienie zawartości, czy raczej braku zawartości urny do głosowania i przeprowadzenie procedury. A my oddajemy się oczekiwaniu. Proszę Państwa, jeżeli nie macie Państwo jakichś długopisów, bądź jest problem z tym, to proszę sygnalizować, ja dysponuję rezerwowymi. Nie chcę przejść.
zarządzie. Pokazali Państwo, bądź Pani Przewodnicząca, urnę wyborczą, że jest pusta, że wszystko jest prawidłowo przygotowane, że się urna nie zatknie i że swobodnie wyjmiecie Państwo obecnie pustej urny wypełnionej karty do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o rozdanie kart do głosowania, 14 kart, czyli tytuł kart, czy obecnych jest radnych. Tak, jesteśmy na etapie wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy. Przypomnę raz jeszcze. Proszę się upewnić, Szanowni Państwo, czy karty wypełnione są właściwie i czy widnieje pieczątka na karcie. Zabrakło karty. Nie, nie, Panie Polski, że się podaje. Proszę Państwa, przepraszam, że jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, ale głosujemy, by głos był ważny, skreślając X przy nazwisku K.
kandydata na tak, w przypadku głosowania na nie i w przypadku wstrzymania się głosu, głos jest również ważny oczywiście, natomiast ono nie jest zaliczane oczywiście jako głos na tak. Głos jest nieważny, natomiast wy Państwo stosujecie krzyżyk dwóch. Kandydat zostaje wybrany, jeżeli uzyska bezwzględną większość przynajmniej 8 ważnych oddanych na tak głosów. Jeżeli Państwo zakończyliście procedurę głosowania, proszę wyrzucać głosy. Nie, właśnie, proszę Państwa, dlatego o tym powiedziałem, musi być krzyżyk, dlatego że miałem sytuację na jednej z radzieli, gdzie napisano tak i stanęliśmy przed ogromnym dylematem, co robić. Jest to krzyżyk. Krzyżyk jest właśnie pod znakiem. Krzyżyk X. Znaczy krzyżyk X oczywiście, też jest krzyżyk. A co zrobić, jeżeli będzie tak? Będziemy się zastanawiać nad tym, ja nie chcę... Ale jak będzie taki krzyżyk? Ja nie wiem, co zrobicie Państwo jako komisja skrutacyjna, bo nie jestem jej członkiem. Natomiast proszę Państwa, wpisanie słowa tak, to znaczne w ocenie Państwa, tylko wpisanie słowa na przykład ścianę, bo to nic nie znaczy. Procedura jest taka, że się stawia X. Ale to za późno. Proszę Państwa, komisja skrutacyjna orzeknie na Państwa wniosek procedurę. Mam obowiązek przeprowadzić w oparciu o znak X. Mówiłem o to. A skreślenia będą. Proszę Państwa. Ja na to nie mam wpływu. Państwo jesteście dorosłymi ludźmi, głosujecie zgodnie z przekazanymi przeze mnie instrukcjami. Proszę Państwa, no, naprawdę nie mam na to żadnego wpływu. Jesteśmy w tej chwili głosowania. Wrzucacie Państwo głosy do urny, a następnie komisja skrutacyjna zlicza te głosy. Komisja skrutacyjna oczywiście ma możliwość... Każdy osobiście. Każdy osobiście po konsultacji z Państwem podjąć wiążącą decyzję w zakresie samego systemu. Ale oczywiście, że tak. Nie, to jest...